kabaretem na poważnie. W podcaście Telewizji Zabrze wystąpi kabaret Łowcy B. Skąd pomysł na stworzenie kabaretu? Serce podyktowało tą decyzję. Pomysł na stworzenie kabaretu, to się wydarzyło w sposób taki, można powiedzieć, naturalny, ponieważ kierunek naszych studiów troszeczkę narzucał nam styl życia i bycia i działania. Mianowicie była to animacja społeczno-kulturalna. W przypadku większości z nas Maciek studiował pedagogikę, ale na tej samej uczelni. I charakter naszych studiów był taki, że my musieliśmy, chcąc nie chcąc, kręcić się w okolicach takich kulturalno-scenicznych i tak też robiliśmy. Robiliśmy to ochoczo. No jakoś tak się toczyły nasze losy, że zawsze nam wychodziło coś na wesoło, więc postanowiliśmy w pewnym momencie ubrać to w formę skeczy, nazwać się i pojechać na pakę. I tak to się właśnie zaczęło, czyli bardzo, bardzo naturalnie. My jesteśmy już na scenie od prawie 20 lat bez 2 lat. Ale tak? Nie na tej. Nie na tej. Na tej scenie jesteśmy tutaj raptem od kilkunastu minut. Wcześniej tutaj byliśmy na tej scenie, ale to było lata temu. Teraz znowu jesteśmy. Ale na różnych scenach Polski, nie tylko Polski, jesteśmy już od 18 lat. I 19 lat, ale to jest prawie tyle samo co 18 i no i jeszcze mam nadzieję, że troszkę pobędziemy. Z jakim skutkiem to czas pokaże, bo teraz nic nie jest pewne, więc my też nie jesteśmy pewni tego, ile na tej scenie będziemy. A nazwa skąd się wzięła? To jest bardzo prosta odpowiedź. Może odpowiem wprost, bez owijania w bawełnę. Po prostu studiując w Cieszynie, wychodziliśmy na miasto wieczorami, żeby spędzić czas ze znajomymi i my wtedy nazywaliśmy to wyjście pieszczotliwie wyjściem na łowy. No i tak to pokojarzyliśmy z naszymi osobami i wymyśliliśmy, że będziemy w takim razie łowcami, skoro idziemy na łowy. A kropka B to niech to pozostanie tajemnicą do rozstrzygnięcia w głowie każdego widza. Po tych kilku ładnych latach to my już trochę wiemy, jak się tworzy kabarety, ale ciekawsze jest to, jak tworzyliśmy na początku. My to robiliśmy intuicyjnie. I to było bardzo fajne, ponieważ to była czysta radość stworzenia. Teraz jest to nasza praca wynikająca z pasji, natomiast wcześniej było zupełnie odwrotnie. Tej pracy nie było, była tylko pasja. Dopiero później okazało się, że my możemy z tego żyć. I to zupełnie niechcący się okazało. No my też się niczego nie baliśmy, nie wiedzieliśmy, jak to się robi. Zaczęliśmy tworzyć według jednego tylko klucza. Robimy to, co nam się podoba. I to się sprawdziło. Do tej pory staramy się robić rzeczy, które nam się podobają, bo szczerze mówiąc, to sobie nie wyobrażam wyjść na scenę i pokazać czegoś, z czym nie do końca chce się identyfikować. Może zmieniło się to, że teraz mamy większą świadomość tego, że my to robimy nie tylko dla siebie, ale też dla widzów, którzy na nas przychodzą, chcą nas oglądać, chcą się śmiać z tego, co my im pokazujemy. Więc nie jesteśmy już tak samo lubni przy wymyślaniu naszego materiału. Po prostu staramy się to wymyślać tak, żeby człowiek przede wszystkim w pokrętny sposób, ale jednak zrozumiał, co mamy do pokazania i żeby przede wszystkim się śmieszył, bawił. Wcześniej to było rzeczywiście tak, że byliśmy dla siebie priorytetami my sami i to, co nas bawi i nic innego się nie liczyło i fantastycznym zbiegiem okoliczności to się spodobało też wielu osobom, ale teraz ta świadomość tworzenia jest właśnie dużo większa, uwzględniająca publiczność. O, tak? Tak, po prostu nie było chwili refleksji wtedy. Pierwszy program nasz został stworzony bez zastanawiania. Po prostu wymyślaliśmy sketch, on się musiał nam tylko podobać. Nie myśleliśmy o tym, jakie on będzie miał konsekwencje. Po prostu to musiało nas śmieszyć. Drugi już może też tak troszkę, natomiast kolejne to już musieliśmy się bardziej zastanawiać, jakąś zrobić analizę. I tak, analizę SWOT. Słabej strony, mocnej, coś tam jeszcze. My też widzieliśmy, jak inne kabarety pracują. My nasz pierwszy program stworzyliśmy bez w ogóle podglądania, konsultowania z kimkolwiek, czegokolwiek, a później z czasem, jak zaczęliśmy się obracać w tym środowisku, poznawać ludzi, którzy się dużo wcześniej zaczęli tym zajmować,
widzieliśmy, że oni mają jakieś metody pracy, jakieś takie utarte sposoby, że to jest zorganizowane, że taka próba, taki proces tworzenia ma jakieś... Jest jakoś zorganizowana ta praca, a u nas organizacji na początku żadnej nie było. Było totalnie spontanicznie, po studencku i to w stylu cieszyńskim. Co śmieszy ludzi? No na pewno dzisiaj jest troszkę trudniej i łatwiej jednocześnie rozbawić człowieka, ale dlaczego tak jest, to nie umiem odpowiedzieć w taki jednoznaczny sposób. Gdy zaczynaliśmy, to graliśmy dla tak zwanej publiczności studenckiej. Natomiast... Nie tylko, ale też. Nie tak. Rzadko. Oczywiście, że tak, ale, ale jadąc na przykład na pakę, ciężko było się pozbyć wrażenia, że na publiczności 70% widzów to są młodzi ludzie w wieku studenckim. Natomiast w tym momencie kabaret stał się rozrywką dla mas. Ja tego nie oceniam. Są i dobre, i złe strony tego zjawiska. Natomiast jest to fakt i to też sprawiło, że jednak tworzy się zupełnie inne rzeczy, może lżejsze troszkę, może takie bardziej przystępne. No znak czasów po prostu. Doszło tych widzów, doszło ich trochę z różnych kręgów i no nie ma co z tym walczyć. Tak widocznie miało być, to nie jest ani dobre, ani złe, po prostu tak to działa w tym momencie. Ja zauważyłem z własnego doświadczenia przez te wszystkie lata, że publiczność docenia szczerość. Czyli jeśli widzowie zauważają, że na scenie artysta, za przeproszeniem artysta dobrze się bawi i nie męczy się wykonując to, co wykonuje, to się obroni. I tyle. Według mnie to jest recepta, czyli prawda, szczerość i dobra zabawa, bo my mamy specyficzny rodzaj pracy. To jest zawód, który wyjątkowo potrzebuje luzu, żeby go wykonywać. I jeśli tego luzu na scenie nie widać, to się nie obroni. My musimy mieć luz, musimy się tym dobrze bawić i wtedy ma to sens. I taką ważną składową takiego przepisu na robienie czegoś, co dotrze do ludzi, jest jednak uświadomienie sobie, że nie da się zadowolić wszystkich. I nie można stać w takim rozkroku nad jednym i drugim pomysłem i być takim niezdecydowanym. Jednak trzeba się określić i żeby mieć gwarancję tego, że się dobrze przygotowuje dany materiał, to trzeba się na coś zdecydować. No i liczyć się z tym, że nie wszystkim to się będzie podobało, ale ci co w nas wierzą i chcą nas oglądać i sympatyzują z naszym poczuciem humoru, będą na pewno zadowoleni. To jest... Gdy ten rozkrok jest za duży, to zaczyna się rozjeżdżać i robi się szpagat, a my nie jesteśmy tacy rozciągnięci, nie potrafimy robić szpagatu. Tak, ja kiedyś próbowałem zrobić szpagat, ale to się nie zrobiło dobrze. Na szczęście nie miałem śliskich butów i nie rozjeżdżałem się w niekontrolowany sposób, tylko mogłem to powstrzymać. Jakbym robił to w samych skarpetkach, na kafelkach, to byłoby niebezpieczne i złe dla mnie, dla mojego organizmu. A dla nas bardzo śmieszne. Gdybyście to widzieli, to tak, w opowieściach też. Co ci utkwiło w pamięci podczas naszej kariery zawodowej i kabaretowej, Sławek? Co ci utkwiło w pamięci i nie chcesz z niej wyjść? To znaczy na zasadzie takiej, że ty to pamiętasz. Z występu, z trasy, cokolwiek, Sławek. Co ci utkwiło w pamięci? Zdecydowanie ta sala utkwiła mi w pamięci. Występowaliśmy tutaj nie raz, chyba nawet nie dwa, ale taki występ... Petarda? Występ życia. To chyba był Woodstock. To był specyficzny występ i on na zawsze pozostanie w moim sercu. Tak. Ale to może już, nie wiem, kolega Góra, bo kolega Góra mało mówi. Tych występów, tych sytuacji było naprawdę dużo, ale warto też wspomnieć, że są też takie, których nie pamiętamy. Z różnych względów. Że były bardzo dawno albo niedawno. Po prostu nie pamiętamy. Albo coś się stało. Są też wśród tych występów takie, których nie chcemy pamiętać.
I najchętniej byśmy o nich zapomnieli, ale nie chcą nam wyjść z głowy. Tak, są też właśnie takie, które są, jak już Sławek wcześniej wspomniał, związane z tym miejscem i one jak gdyby mogą się zakwalifikować do tej grupy. Na pewno na samym początku naszej działalności kabaretowej wrażenie duże na nas zrobiło to, że możemy występować w różnych miejscach i z różnymi artystami, których wcześniej znaliśmy tylko i wyłącznie z telewizji, z mediów, albo z opowieści. No, jakby na to nie patrzeć, byliśmy zupełnie nieopierzonymi, zwykłymi ludkami, którymi teraz zresztą też jesteśmy, ale z dużo większym bagażem doświadczeń. Ale no, byliśmy takimi no, po prostu zwykłymi ludźmi, którzy nagle mieli możliwość wystąpienia w telewizji i nagle wokół nich pracowała rzesza ludzi takiej techniki nagłośnieniowo-kamerowej. Mogliśmy od środka zobaczyć tę całą infrastrukturę produkcyjną, to robi wrażenie. Mogliśmy występować na scenach typu sala kongresowa, na scenie w Operze Leśnej w Sopocie. No to są kultowe miejsca, no i nagle my byliśmy w centrum tego wszystkiego i byliśmy tam głównymi postaciami i to robiło wrażenie. No, wrażenie robiła reakcja tłumu ludzi, którzy nas oglądali i krzyczeli, często mieliśmy owację na stojąco. No to są takie rzeczy, których się nie zapomina. W przypadku rzeczy, które mamy już przygotowane, ograne i to tremy raczej nie ma. Zachowujemy się wtedy jak rutyniarze, chociaż też nie do końca, bo zawsze sobie tam zostawiamy miejsce na jakieś takie, na jakąś taką odrobinę szaleństwa, improwizacji, więc to powiedzmy, że nie do końca jest taka rutyna, aczkolwiek dużo z tej rutyny jest. I w związku z tym też nie ma jakichś tam obaw, stresu i tremy. Ale są takie sytuacje i one jeszcze pewnie nieraz będą miały miejsce, gdzie pokazywaliśmy i będziemy pokazywać nowe rzeczy, które jeszcze są nieograne, nigdy ich nie widział i w końcu przyjdzie taki czas, że ta publiczność będzie musiała to po raz pierwszy zobaczyć. I wtedy jesteśmy pełni niepokoju, ciekawości, tremy i dużo innych emocji jest wtedy w nas, co to będzie. No i można powiedzieć, że trema wtedy się pojawia. Ale to myślę, że nie powiedziałem niczego odkrywczego tak naprawdę i to dotyczy wielu osób występujących na scenie i tworzących. Zdarzało nam się na przykład w pociągu przygotowywać sketch, który wieczorem mieliśmy pokazywać w telewizji i to zdawało egzamin. Nasz program, w zasadzie począwszy od pierwszego, a skończywszy na tym, który teraz jest, on zawsze był w głównej mierze przygotowany. To, co mam przygotowane, to jest taka baza, w której się czujemy bezpiecznie i do której zawsze możemy wrócić po momentach na przykład właśnie improwizacji, jakiegoś takiego spontanicznego zachowania się na scenie. Tak to wygląda. No, nie mieliśmy raczej nigdy takiego, na pewno nie mieliśmy takiego występu, że wychodziliśmy kompletnie nieprzygotowani z tabula razą w głowie na scenę. No chyba, że to były jakieś takie wieczory improwizowane, a w czymś takim to rzeczywiście nam się zdarzało brać udział. Ale to wtedy taka była konwencja i my, i widzowie, i publiczność wiedzieliśmy, że no to była taka umowa, że ten wieczór wygląda tak, że sobie się bawimy i improwizujemy i w taki sposób tworzymy rozrywkę danego dnia, danego wieczoru. Ale tak poza tym, no to zawsze jest program przygotowany. No oczywiście to, co jest wyimprowizowane, to jest wyimprowizowane, ale baza zawsze jest. Naszym największym sukcesem jest to, że istniejemy prawie 20 lat. Bo Łowcy to było kilka różnych, mocnych charakterów i bywały takie lata, takie miesiące, że przebywaliśmy ze sobą więcej niż z własnymi rodzinami, ale ja to postrzegam jako sukces. Nadal się lubimy, szanujemy i jest dobrze. Natomiast takim sukcesem, jeśli chodzi o jakieś osiągnięcia, nagrody, no to myślę, że to pierwszy, drugi rok naszej działalności, właściwie pierwszy rok. Zaczęło się od Paki, później pojechaliśmy na kolejny festiwal i okazało się, że kurczę, nie wiadomo, co się dzieje, ale na każdym festiwalu coś tam zdobywaliśmy i to były największe żniwa, jeśli chodzi o nagrody i od razu potem bardzo szybciutko weszła telewizja, więc od razu wskoczyliśmy zupełnie niechcący na głęboką wodę i się nie utopiliśmy właśnie, a koła ratunkowego nie było znikąd.
Na Pace zdobyliśmy pierwsze miejsce i jeden z naszych kolegów tak do końca nie rozróżniał tego, że Grand Prix to jest coś powyżej pierwszego miejsca. No i utytułowany kabaret już wtedy Anim Rumru zdobył Grand Prix. My pierwsze, drugie, ktoś tam trzecie, nie pamiętam jak to wyglądało. No i taki już troszeczkę podchmielony podchodzi do chłopaków i się śmieje. Wy tylko Grand Prix, a my pierwsze miejsce. No i to tak. I to był też nasz sukces, że pierwsze miejsce było o wiele więcej niż Grand Prix. Moje marzenie jest takowe, żeby cały czas byli ludzie, którym to, co my robimy, się podoba. I żeby tych ludzi było na tyle, żeby nasze występy mogły obfitować w co najmniej 3/4 sali. Jakby tutaj było 3/4 sali, to by było super i w zasadzie to, jeśli chodzi o takie zawodowe marzenia, to jest chyba jedyne, żeby zawsze był ktoś, komu to, co my robimy, się podobało. Artyście, twórcy, więcej do szczęścia, mnie się wydaje, nie potrzeba. Bo to chyba nawet nie chodzi o jakiś taki splendor, sławę, celebryctwo, którego my zresztą nigdy nie pożądaliśmy i chyba nikim takim nie jesteśmy. Na pewno nikim takim nie jesteśmy. To chyba chodzi o taki właśnie zdrowy układ, żeby twórca mógł tworzyć to, co lubi, co mu się podoba i to, co ma dla niego sens i żeby była dla tego czegoś widownia. Jeśli sukcesem nazywać to, że jesteśmy przez kilkadziesiąt tysięcy osób rozpoznawalni, przez drugie kilkadziesiąt tysięcy osób lubiani, a przez resztę kojarzeni, no to powiedzmy, że to jest sukces i kompletnie nie wiem, jak ten sukces osiągnąć. My to wszystko w dużej mierze zostawiliśmy losowi, w rękach losu. To się działo w sposób, tak jak to już Sławek chyba wcześniej wspomniał, taki bardzo organiczny i naturalny, więc jeśli mowa o jakiejkolwiek naszej karierze, to śmiało mogę powiedzieć, że ta kariera nie była zaplanowana i działania podejmowane w kierunku właśnie rozpoznawalności i w kierunku, powiedzmy, sukcesu nie były sprawą, że tak powiem, przemyślaną i rozpisaną na kolejne etapy. To wszystko było bardzo organiczne i naturalne. W związku z tym nie mam sposobu na sukces, z którym mógłbym się podzielić. Nie wiem, jak chłopaki. Macie sposób? Też nie mam sposobu, który zawsze i wszędzie zadziała, natomiast mogę powiedzieć, jak to zadziałało w naszym przypadku. My po prostu robiliśmy swoje. I swoje. I tyle. I robiliśmy coś, co nam się podobało. Robiliśmy coś, co nam dawało radość. Dalej to robimy i myślę, że jeśli się lubi to, co się robi i robi to szczerze i jest się przede wszystkim szczerym wobec siebie w tym wszystkim, to jest dobry kierunek. Efekty to jest coś, co już od nas nie zależy, natomiast kierunek jest dobry. Lubić to, co się robi i być względem siebie szczerym, to jest chyba to, co się sprawdziło w naszym przypadku.